Blisko 85 metrów długości i ponad 14 metrów szerokości mają mieć nowe wiadukty wybudowane w ciągu ulicy Bohaterów Monte Cassino w Katowicach. Zastąpią one wyeksploatowane już obiekty liczące prawie 40 lat. Wykonawcy mają czas do 18 sierpnia na składanie ofert w przetargu. Karolina Komada. Opadające mury, dziury i rdza. Tak wyglądają wiadukty nad trasą S86 w Katowicach, ale już niebawem wiadukty powstałe w latach 80. XX wieku zostaną zastąpione nowymi. Potrzebny jest tylko wykonawca. Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy przebudowy wiaduktów nad drogą ekspresową S86 w Katowicach. Tymi wiaduktami poprowadzona jest ulica Bohaterów Monte Cassino. Wykonawca będzie miał za zadanie opracować projekt organizacji ruchu, bardzo istotny element, tak aby zminimalizować utrudnienia w czasie remontu. A przebudowana również zostanie kładka technologiczna, na której znajduje się rurociąg ciepłowniczy. Przewidujemy, że będzie to robione etapowo. Najpierw zrealizujemy obiekty nad jedną jezdnią, potem przełożymy ruch na tą część już przebudowaną i przystąpimy do realizacji następnej części. Całość prac powinna zostać zrealizowana w ciągu 22 miesięcy od daty podpisania umowy.